poniedziałek, 11 marca, Marta Padiuczenko, zapraszam na magazyn miejski. A w dzisiejszym serwisie zagraliśmy dla Łukasza, Dzień Kobiet, najlepsi sportowcy. Pierwszy charytatywny turniej piłki nożnej halowej za nami. Konto chorego Łukasza zostało zasilone o 2100 zł. Pierwszy charytatywny turniej piłki nożnej halowej telewizji kablowej Zamość Wideo Kadr Gramy dla Łukasza o puchar posła do Parlamentu Europejskiego Arkadiusza Bratkowskiego już za nami. 10 marca w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji spotkało się 16 drużyn rywalizujących w 4 grupach. Zwycięzcy poszczególnych grup i drużyny z drugich miejsc awansowały do ćwierćfinałów, a następnie zmierzyły się w półfinale. Drużyna Werony zmierzyła się z ekipą Login Profit, natomiast PKP LHS z drużyną RK Niedziałek. Lepsi w tych pojedynkach okazali się piłkarze Werony oraz RK Niedziałek. Mecz finałowy z wynikiem 3-0 potwierdził ogromną przewagę drużyny Werony nad pozostałymi. W meczu o trzecie miejsce Login Profit pokonał ekipę PKP LHS po rzutach karnych. Królem strzelców z 11 bramkami na koncie został Przemysław Gałka z drużyny Werona, a najlepszym bramkarzem uznano Radosława Skwarka, reprezentującego zespół Login Profit. Przypomnijmy, że turniej zorganizowano w celu pomocy Łukaszowi Zglinieckiemu z Werbkowic. Zawsze takie, jak organizuje się zawody dla takich dzieci, to zawsze sędziowie Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki popierają i wspierają. Sędziujemy charytatywnie, tak jak dzisiaj z kolegami razem. Także jakiś by był następny turniej, tak samo wszystkich zapraszamy i też charytatywnie sędziujemy. Tak, uczestniczymy w każdym turnieju, znaczy staramy się w każdym. Teraz jest dla Łukasza drugi turniej. Pierwszy był w Werbkowicach, też byliśmy. Uczestniczymy w turniejach charytatywnych dla Kroku za Krokiem. Też w każdym turnieju jesteśmy. Jak najwięcej takich turniejów, bo jest dużo chętnych, którzy by uczestniczyli i przy okazji jest szczytny cel, żeby komuś pomóc. Turniej, sama inicjatywa turnieju jest świetna. Pomagamy choremu chłopakowi i postanowiliśmy się włączyć w to. I bardzo nam miło, że możemy tutaj dzisiaj grać. Bardzo, bardzo dawna gramy razem, graliśmy w Unii Hrybeszów, bo jesteśmy praktycznie wszyscy, większość zespołu jest wychowankowie Unii Hrybeszów. I tak się zaczęliśmy spotykać po prostu. I część chłopaków z bloków, wiadomo, jak to się jeden drugiego pociągnie, jest ekipa, gramy dalej. Nie? Gramy w szczytny cel, możemy pomóc, a przy okazji dobrze się zabawić. Gramy w szczytnym celu, bawimy się, zbieramy pieniążki dla chorego chłopca. Braliśmy udział także w tym samym turnieju w Werbkowicach, także kiedy możemy, staramy się pomagać, no zawsze w zasadzie. Myślę, że taki cel będzie się powtarzał co roku, bo na naszym skromnym rynku lokalnym takie turnieje są bardzo potrzebne, a wręcz wzorcowe dla innych regionów w Polsce. Cieszy mnie inicjatywa Ludzi Wielkiego Serca w organizację tego typu turniejów. Mamy nadzieję jako drużyna, że będziemy mogli się w jaki sposób będziemy mogli pomóc Łukaszowi swoją symboliczną złotówką. Życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. Pan poseł jest i zawsze był związany ze sportem, a tym bardziej tak szlachetny cel, jakim przyświecał temu właśnie turniejowi, czyli pomóc dla chorego Łukasza. Zawsze wspiera pan poseł tego typu imprezy, tego typu turnieje i tego typu inicjatywy, które wychodzą ze środowiska. Łukasz urodził się jako zdrowy chłopiec 1 grudnia 2006 roku. Niedawno rozpoznano u niego nowotwór w postaci chłonniaka nieziarniczego. Pojawiły się przerzuty m.in. do szpiku kostnego. Chłopiec jest już po chemioterapii, jednak to dopiero początek jego walki z chorobą. A ta walka jest kosztowna. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim za ten turniej, organizatorom, gospodarzowi obiektu, ponieważ no, pieniążki się na pewno przydadzą. Szczególnie, że Łukasz nie nadaje się do przeszczepu, tylko leczony jest przez chemioterapię. Są wyjazdy, bardzo kosztowne leki, na co rodziców Łukasza nie stać. I także no, myślę, że warto robić takie turnieje. Warto robić takie turnieje, ponieważ wydaje się, że to jest nieduża kwota 2100, ale dla Łukasza i rodziców Łukasza to jest bardzo duża kwota. I mamy nadzieję, że Łukasz wyzdrowieje, ponieważ jest już lepiej. Komórki rakowe cofnęły się ze szpiku kostnego. Lekarze dali nadzieję. No i taką nadzieję mają rodzice Łukasza i my również.
Dlatego dziękujemy wszystkim drużynom za wsparcie, dziękujemy także sponsorom, a przede wszystkim Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zamościu na czele z dyrektorem Tadeuszem Lizutem za udostępnienie hali, posłowi do Parlamentu Europejskiego Arkadiuszowi Bratkowskiemu, restauracji Verona, restauracji Osir, firmie Moto Partner, hurtowni Wendlin Tomar oraz Zamojskiemu Okręgowemu Związkowi Piłki Nożnej, a także sędziom z Andrzejem Swachą na czele. Dziękujemy również Piotrowi Trześniewskiemu za pomoc w przygotowaniu dyplomów, Henrykowi Kowalskiemu za poprowadzenie turnieju. Dzięki tym wszystkim osobom konto Łukasza zostało zasilone o 2100 zł. Kobieto puchumarny, pisał wieszcz. Te wietrzne istoty 8 marca obchodziły swoje święto. Dzień kobiet rozpropagowany w PRL-u nie mógł się obejść bez obowiązkowego goździka i rajstop. Dzisiaj, choć prezenty nieco się zmieniły, święto pań obchodzimy równie podniośle. Takie uroczystości po raz 15 zorganizował Zarząd Powiatowy Ziemski PSL w Zamościu, którego prezesem jest europoseł Arkadiusz Bratkowski. Z okazji Święta Kobiet 10 marca w gościńcu Magdat w Kalinowicach zorganizowano spotkanie, na które zostało zaproszone liczne grono pań z powiatu zamojskiego. Wśród zaproszonych gości obecna była Urszula Pasławska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Oprócz symbolicznej róży, każda z pań z rąk prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Zamościu i jednocześnie posła do Parlamentu Europejskiego Arkadiusza Bratkowskiego otrzymała słodki upominek. 8 marca z okazji Dnia Kobiet w Zamojskim Ekonomiku zorganizowano kilka konkursów. Uczennice klas fryzjerskich rywalizowały m.in. w konkursie układania fal i wykonywania fryzur wieczorowych. Najlepiej z układaniem fal na głowach manekinów poradziła sobie Justyna Wojczuk. Drugie miejsce jurorzy przyznali Klaudii Mazurek, a trzecie miejsce zajęła Aleksandra Kawala. Kolejny konkurs polegał na wykonaniu jak najpiękniejszej fryzury wieczorowej. Również w tej konkurencji najlepsza była Justyna Wojczuk, a kolejne miejsce zajęły Natalia Pępiak i Klaudia Mazurek. Natomiast podopieczne Centrum Wolontariatu miały okazję poprawić swoją fryzurę w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego. Jesteśmy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w klasie technikum fryzjerskiego, ponieważ chciałam, żeby panie nasze podopieczne były w tym dniu piękne. A nic tak nie polepsza samopoczucia kobiety jak dobra fryzura, dobry makijaż, a dziewczynki, uczennice technikum obiecały, że to wszystko zrobią. Klub Fitness Step Up, mobilne studio urody oraz roztoczański klub karate tradycyjnego zaprosili wszystkie panie na wieczór celebrowania kobiecości. Podczas wieczoru na panie czekało wiele miłych niespodzianek i atrakcyjnych prezentów. Jest to wieczór zorganizowany z okazji Dnia Kobiet, 8 marca. Przygotowaliśmy wiele niespodzianek, prezentów dla pań i wiele atrakcyjnych zajęć. Dzisiaj kobiety, które mają święto z okazji 8 marca, przejdą kurs samoobrony. Specjalnie dla nich zorganizowaliśmy takie szkolenie. W trakcie wieczoru panie mogły skorzystać z komputerowego badania skóry, urządzeniem, które wykorzystuje nowoczesny system pomiarów do oceny struktury skóry, poziomu natłuszczenia, zatłuszczenia, szerokości porów, szerokości i głębokości zmarszczek oraz poziomu nawilżenia. Spotkanie było wzbogacone smacznym i zdrowym poczęstunkiem. Swoje plebiscyty sportowe podsumowali Kronika Tygodnia, a także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu. Kronika Tygodnia rozstrzygnęła 13. edycję plebiscytu piłkarskiego. Przyszło do nas nieco ponad 3000 kuponów. Ludzie, jak to kibice, no, kierowali się sympatiami lokalnymi. Mieliśmy dużo kuponów z rejonu Chrubieszowskiego, Tomaszowskiego, również Irek Zarczuk z Łady Biłgora też mógł liczyć na swój mały fanklub. No, rzecz jasna, kibicamy SPN Hetmana Zamość, tak więc ludzie interesują się. Myślę, że to jest taka fajna namiastka sportowych emocji, piłkarskich emocji. I tak najlepszą drużyną została Omega Stary Zamość. Odkryciem roku zawodnik tej drużyny Łukasz Ramian. Trenerem roku 2012 został Bogdan Buławacki, szkoleniowiec Tomasowi Tomaszów Lubelski. Natomiast najlepszy zawodnik gra w zespole AMSPN Hetman Zamość i jest nim Przemysław Gałka. W dniu dzisiejszym nasi kibice, nasi czytelnicy tego Kroniki Tygodnia docenili nasz wkład, nasze zasługi, no i to dzisiaj widzimy, nie? Скажімо, то не мій сукцес, це сукцес всього зespolu, всіх заводників. В сумі то
dzięki kibicom naszym mogłem tutaj stanąć, trenerom, że wyszkolili mnie na to. Tak jak mogę grać, tak gram. Kibice tutaj Zamojscy pomału troszkę nas doceniają. Na razie jest ta czwarta liga, no ale myślę, że z czasem, myślę, że no zawsze tradycje były tu większe, drugoligowe i pomalutku będziemy dążyli do drugiej ligi. No, na tą chwilę myślę, że jesteśmy zadowoleni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa imienia Szymona Szymonowica podsumowała pierwszą galę sportu akademickiego w Zamościu. Wbrew temu potocznemu mówieniu, że współczesna młodzież jest mało zainteresowana sportem, no nie zawsze tak jest. W wielu przypadkach jest to wręcz odwrotnie. Myślę, że tutaj w naszym przypadku, w naszej uczelni jest jeszcze dodatkowy element, który jest niezmiernie ważny, to znaczy kierunek turystyka i rekreacja. Sport to jest taki prawdziwy ambasador tych, prawda, miejscowości, w których dobrze się rozwija. I trzeba podziękować tutaj i rektorowi, a szczególnie osobom, które bezpośrednio uczestniczą w tym promowaniu tego sportu akademickiego. Dlatego też myślę, łączmy siły, dawajmy taki pozytywny impuls dla młodych ludzi, by rywalizowali, ale na boiskach, na stadionach. Wyróżnienia otrzymali Agnieszka Całuch, Paulina Głuszek, Szymon Kiecana, Maciej Nowaliński, Daniel Kisielewicz, Błażej Ferenc, Patryk Bednarz, Michał Rycaj i Oleksij Mielnyk. To już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.